Dzień dobry, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Na początek mała synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy jutro będą pisali egzamin, raczej próbny egzamin gimnastyczny, tylko gimnazjalny, o! Ja jestem jedną z takich osób. W każdym razie pozdrawiam i życzę powodzenia. Jeżeli ktoś mi chcesz. O! O! Mamy nowy armor. Oczywiście kupujemy, bo nie chcemy powtórzyć tego samego błędu co w poprzedniej grze. Wow. Ale nie no, epicko wygląda. To jest chyba już przedostatni armor właściwie. I to jest chyba ten nawet, który występuje na pudełku zresztą. Actually, we were hoping we could just pick up the gadgets and split. We have a spaceship to catch. Ha! You slackers are always looking for the easy way out. Then you can pass the course, you can have the device. No, więc ona chce, żebyśmy przechodzili kurs na gadżety, które już mieliśmy w Ratchet & Clanku dwójce. Ale to jest nawiązanie do Ratchet & Clanka jedynki, jakby ktoś nie zrozumiał. No i to jest haker. Więc ogólnie haker polega na tym. To ogólnie przypomina jak tę całą mityczną grę, czyli Polybius? Tak, Polybius. Polybius miał na podobnej zasadzie, czyli po prostu te złe. Złą energię musimy zestrzelić, a dobrą wciągnąć do nas. Ale tak ogólnie. Było to nawiązanie do raczej Clanka jedynki, bo ona powiedziała, że chcecie znowu przejść mój kurs. Ale znowu chodziło o to właśnie, że w raczej Clanku jedynce przechodziliśmy to. W każdym razie mamy tutaj, jak widzicie, test tych wszystkich i na końcu taki malutki spoiler, dostajemy śrubkę. Praktycznie za frajer. Ale ogólnie poprawiono tutaj. Poprawiono fizykę swingshota, co mi się bardzo podoba. I tych niebieskich bram nie możemy niestety nic z nimi zrobić. Myk, myk. I oczywiście, kiedy zbierzemy to czerwone, przegrywamy automatycznie. A raczej restartuje się dany poziom. Ogólnie poziomów maksymalnie może być 3. 3 mogą być poziomy i oczywiście haker nam umożliwia dostęp do lokacji, które bez niego byłyby dla nas niedostępne. Zresztą w świecie. No, jest fajnie. Hej. No i ogólnie zamiast teraz mieć osobnej rzeczy, czyli swingshot i coś tam jeszcze było w Ratchet & Clanku dwójce, tylko już nie pamiętam jak to się nazywało. Teraz swingshot ma obydwie te moce, żeby platformy nam wyskoczyły. No i dobra, jeszcze ostatni raz musimy to wszystko przejść. Później oczywiście coś się stanie trudniejsze, co nie jest fajne. Znaczy, no fajne jest to, że wyzwanie wzrasta, nie fajne, że to jest coraz trudniejsze. Coraz szybsze, więc często może być tak, że po prostu się zdenerwuję, ale nadal nie będę mówił przekleństw. Tak, wiem, niektórzy się denerwują tym, że ja cały czas uważam na te przekleństwa, żeby ich nie mówić, ale no już po prostu sobie postanowiłem, że taki jest mój styl, że ma być kid-friendly commentary, czyli komentarz przyjazny dzieciom. No i ja obietnic dotrzymuję i po prostu ja po prostu nie mogę. To już nie byłoby w moim stylu, gdybym przeklinał na odcinkach. Bo
Niektórzy uważają założenia, że mądry człowiek przeklina, ale ja z tego założenia nie. I oczywiście tych zielonych barier można się jeszcze pozbyć, po prostu się strzelając z nich, ale po co nam to? Kto by się chciał się czegoś takiego pozbywać? No i mamy naszą śrubkę. You're pathetic! Tak, pathetic dostaliśmy, co nową śrubkę. Maybe you'd like to meet Helga on the wrestling mat, hmm? They'll see how cocky you are, twisted up like a wet noodle. Maybe next time. Pansies! No i jej. Ale ja to jeszcze chcę przejść jeszcze raz. Czemu? Bo chcę wam coś fajnego pokazać. Teraz to już jest wyzwanie na szybkość bardziej. Już oczywiście te... możemy dalej przechodzić te... wyzwania hakera, tylko że po co, jak już mamy od razu to zrobione. Więc tak ogólnie ludzie działają w speedruny. Zrobić wszystko jak najszybciej, jak najbardziej precyzyjnie. Myk, myk. 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 Myk, 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 myk. No i dostajemy skill point. Za to, że przeszliśmy poniżej minuty chyba. Zobaczmy, jak ten skill point się nazywa. Czyli z tego właściwie się dowiadujemy, że Helga to przeszła w 50 sekund. No mi to zajęło ile? Z 10 chyba? Jak nie mniej? Nie no, żartuję. Z 10, jak nie więcej. Ale dobra, jak widzicie, mam tutaj trofeum Ratcheta. Może mu mogę nic tak przybliżać. Model nie zachwyca jakoś, ale no tragedii nie ma, tragedii nie ma. Widziałem gorsze. No i model Ala mamy jeszcze. Trochę dziwnie wygląda, ale dobra. Nie wiem czemu, ale jak je podnosiliśmy, to wydawało mi się, że jest lepszy model troszkę. Ogólnie ktoś mi powiedział, żebym Beach też kupił. I ogólnie, przepraszam, bo mi się nie zrozumieliśmy, jak czytałem po raz pierwszy ten komentarz, bo myślałem, że ten użytkownik chce mnie obrazić, że Beach jest niby fajny, ale... Wiesz co, a kupię, mam... stać mnie. Holo Shield. Akurat Holo Shield nie jest mi w ogóle praktycznie potrzebny. Więc go po prostu nie kupię. No nie wiem, przetestujemy go trochę i zobaczymy. Ogólnie, co mi się najbardziej podoba w tym biczu, to jest ten ogień za nami. To jest świetne. Dobra, no co teraz mam powiedzieć? Na Dax! Na Weapons Facility. Aha! Dobra. Więc tu się skrywa według sygnału Dr. Nefarious, stąd przyszedł sygnał z hologramu, który widzieliśmy w poprzednim odcinku, raczej na końcu poprzedniego odcinka. Dobra, czyli mniej więcej sobie przypomniałem wszystko, co robiliśmy w poprzednim odcinku. No i oczywiście zaraz po nagraniu tego będę nagrywał Sonika, żeby od razu przetłumaczyć. Dobra, więc musimy tutaj coś zrobić. Najpierw pójdziemy tą drasą. Bo tu jest chyba jedno trofeum, które ja bardzo bym chciał zdobyć. O, exp od razu. To są roboty, których najbardziej nienawidzę. Bo one są OP. A i ogólnie też ten Beach działa tak samo prawie jak... Ojej. Ten Beach działa prawie tak samo jak... Jak co? Działa prawie tak samo jak... Jak klucz, jak oni klucz, tylko że... Zamiast używać przycisku kwadratu, używamy kółka. I praktycznie Beach działa tak samo jak klucz. Jest fajnie. To znaczy, jeżeli zużycie amunicję, to... Właściwie nie pamiętam, czy on dalej działa. Czy...
Po prostu się wyłącza. Kurde, monitor nie. Może się muszę to sobie jakoś wyłączyć. Żeby mi się nie włączał. Wyłączał. Jak się włączało? O właśnie. Okej. Okay. Oczywiście mój trik na dalsze rzucanie amunicji działa. W każdym przypadku... O kurde. No to co? Pierwsza śmierć w Let's Playu chyba. Wow. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Znaczy pierwsza śmierć w Let's Playu z Ratchet & Clank 3 wczesnie. Wow. Wow, 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 wow. Nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Od razu mówię, jeżeli ktoś się. Jeżeli. Kurde, serio. Jeżeli komuś mało moich śmierci, to. Będzie mógł poczekać na Ratchet & Clank 1. Tam sporo umierałem. Umieram. Na 100%. Dobra, N60 Storm, bo to jest dobra broń, a małej używam. Na nich niekoniecznie, ale ogólnie to jest dobra broń. No serio! Nie! Wiecie co? Ja chyba zrobię to w jedyny słuszny sposób, jaki można. Znaczy no, kurde, no powinienem... Też wiecie co? OP! OP! Dobra, mini turret to jest najbardziej OP broń. No nie żartujcie, żeby go nie wykrywacie. Cofam to. Cofam to, co mówiłem! Dobra. Ale trzeba w końcu to ulepszyć. No kurde, no muszę to ulepszyć, bo innej okazji nie będę miał. Ja tu ginę, pomocy. Nie, 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 proszę, proszę, nie. Nie, 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 nie. Przedyskutujmy to. Dobra. Nie, 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 nie. Jest. Ale wielki but. To jest to, o czym myślę. Panie i panowie, teraz wszystko pójdzie znacznie prościej. Ale najpierw musimy trofeum zebrać, które jest tego. Jak to się nazywa? Hydraulika. Plumber. Mogę tak nie po prostu nacelować, co nie? Oh shit! To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Dobra, dobra, easy, take it easy. Spokojnie. Chyba najpierw pójdę tą drogą. Tak bardziej się czuję bezpieczny tutaj. Znaczy, gówno nie czuję się bezpiecznie, ale dobra. Dobra, myk. Niczym Rambo. Ba, Rambo może mi buty czyścić. Uż. Kto pamięta, do czego to nawiązanie łapka w górę? Ja nie zrobię, ja nie zrobię. Dobra. Dzięki. Dobra, a teraz poważne pytanie. Co ty kurde robisz na tych skrzyniach? Jest teoretycznie te pociski powinny lecieć z prędkością światła, co oznacza, że Ratchet jest szybszy niż światło. Ale ogólnie ludzie to bardzo dużo to żartów
z trailera nowego Ratchet & Clank'a to wzięło. O! Co? Nie, oni cheatują. Oni cheatują, nie. Ja wszystko widziałem. Dobra. Zawsze to więcej expo. Ale tutaj umierania będzie w tym odcinku, ja pierdzielę. Po prostu nigdy tyle nie umarłem co dzisiaj. Nigdy tyle razy nie umarłem co dzisiaj. Głupszego zdania się nie dało powiedzieć. Pixel, wymyślał najgłupsze zdanie. Dobra. Utłukliśmy go znowu. No bo wiecie, no jak jest jakaś ochrona, no to nie ma zbytnio dużego problemu. Wiecie, nie chcemy się tutaj krzemić. Byłem praktycznie przez cały poziom tak przejść, ale no... No, powiedzmy sobie szczerze, no to jest trochę zbyt OP. Uż! Zapomniałem o nich. Znaczy nie widziałem nawet tego lasera. Okej. Okay. No dla mnie to było 100% fair. Serio. Jestem idiotą. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to było 100% fair. Nie no, serio, teraz się będziemy bawić w jednorękiego... Nie jednorękiego bandyty, tylko jak to się nazywało. No skąd mnie oni strzelają? Oh shit. Wypstrykałem się. Ale on go dokończy. Wait, what? Ja stąd wychrzaniam. Właśnie zrobiłem jakiś glitch kamery, nie wiem nawet jak. A teraz podwójne śrubki, o kurde, to teraz mi mówicie o tym, świetnie. 2 na 10, o shit. No i znowu się Julia burzy. Nie, to... teraz to już jest mój ulubiony tekst, nie, ja go będę cały czas używał. Będziecie mnie błagać, żebym tego tekstu nie używał. Dobra, już. Naprawdę ludzie, to jest jedna z tych planet, których strasznie nie lubię, gdyż... No powiedzmy sobie szczerze, Ratchet & Clank to jest taka seria, w której po prostu czasami poziom trudności jest trochę niezrównoważony. Że jedna planeta może być banalnie prosta, a zaraz obok druga jest po prostu wyzwaniem nie z tej ziemi. Albo po prostu jestem aż taką lamą, co jest chyba najbardziej prawdopodobne. Może i speedrunnerem umiem być, ale... Żeby już to jakoś fajnie wykorzystywać, to niezbyt. Znaczy tak, wykorzystuję to w Soniku. To chyba się liczy. Probably. Dobra, chrzęsie. I oczywiście używam hakera. Cały czas mi się mylą przyciski. Ogólnie to praktycznie schemat hakera jest taki sam, czyli jak przejdziecie jakąś minigierkę związaną z hakerem i wrócicie do niej, to ona cały czas będzie taka sama. Teoretycznie można to niesamowicie zapamiętać i robić niesamowite speedruny. Na przykład zaprogramować to wystarczy w bocie, żeby przechodził grę, a uwierzcie mi, są już takie. Sam widziałem parę speedrunów robione przez takie właśnie boty, które się nazywają TAS, czyli maszyna to robi. I uwierzcie mi, to co te maszyny, co, jak one zostały zaprogramowane, co one robią właściwie, to jest czarna magia. Znaczy oczywiście najpierw to wszystko musiał odkryć człowiek, żeby zaprogramować tą maszynę, i to jest według mnie też epickie. Że ktoś taki musiał zrobić perfekcyjny run co do piksela, znaczy właściwie to nie musiało być nawet jeden perfekcyjny run, tylko wystarczyło kilka
i zakodować to niektóre dane. Holy shit. Chłopcy, mamy problem. No dajcie mi ten upgrade w końcu. To nic nie kosztuje. A dobra, więc co mnie tutaj... Jeśli to wyłączy... Dlatego dostaliśmy charge buty. Bo musimy tu dobiec. I myk. I dzięki temu możemy tutaj... poekspić. Chociaż coś sądzę, że prędzej umrę niż ja tu poekspię, ale dobra. A. Tak trochę jestem w dupie. Chyba teoretycznie muszę, muszę być tu maksymalnie ostrożny. A nie należy do takich. Co? Co? Czy tu jest jakiś z tyłu? Jest, kurde! No nie! Najgorsze jest to, że musimy tam iść. Jeżeli co, mógłbym właściwie coś innego spróbować, ale to jest bardzo ryzykowne. No, to byłoby strasznie ryzykowne. Chociaż... Teraz się zastanawiam, czy to zrobić, czy nie. Nie uda mi się tego zrobić. Na tym stanie gry nie uda mi się tego zrobić, co chcę zrobić. Wiem, że teraz gadam jak porąbany, jak czubek, ale... uwierzcie mi, w tym co mówię jest sens. Trzeba tylko znać odpowiednie triki. Kurde, nienawidzę was! Get out of my way. Wow, oni to umieją strzelać. Dobra, teraz mogę to ogarnąć. Mówię, no jak widzicie, jest to zbyt OP. Nitro Launcher. Dlatego nie chciałem go tak... No, to co teraz robię. Bo już po prostu jestem zdenerwowany i tyle. No widzicie, jeden cios, wszyscy padają. Okej, no i leży. Spróbowałbym tam doskoczyć, ale szczerze powiedziawszy się zbyt nie boję. Byłoby to możliwe, ale to musiałoby być strasznie pre... Chociaż... Jestem idiotą. Congratulations to employee JX34 on his promotion to Killbot first class. Jaki jest już czas nagrania? 24 minuty, ja nawet praktycznie nic nie zrobiłem. Dobra. Mam już wylane na to. Zabiją mnie albo nie.
Dziękuję bardzo. Ja nie idę po tą śrubkę, mam na to wyrąbane. Dobra. Chcesz się ze mną tak pogrywać? Dobra. Przynajmniej wyekspiłem to, co chciałem. Czyli N6 i Storm. Zostało oczywiście powiększone amunicję o 25, ale to... Ale nie, ja się już na sobie wnerwiłem na tą planetę. No jeszcze jest druga część tego. Ja dziękuję bardzo, w każdym razie. Więc ludzie, jeżeli myślicie, że ja jeszcze jakąś planetę zrobię w tym odcinku, to... No. Dlaczego to musi być takie trudne? Dlaczego ja się zdecydowałem na taką trudną serię? O ile Sonic nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem, to Ratchet & Clank to jest... ból w dupie. O, wreszcie coś ciekawego. Jakiś ciekawy upgrade wreszcie. Praktycznie dwóch w tym samym czasie rozwalam. Dziękuję. Just die! Nie. Nie. A widzieliście w ogóle, co ten Inferno, co raczej w Inferno Armor zrobił? Tam włożył klucz, a nie haker. No to jest taki mały glitch. No jeszcze ogólnie był glitch na wersji na PS2, dzięki którym... Dzięki którym można było mieć cały czas praktycznie efekt Inferno Armor. Czy nie, że nieśmiertelność i one shot, one kill, tylko mieć dwa klucze. Dwoje kluczy. Nie wiem. Pomóżcie mi odmienić. A chyba dwa klucze to jest... Dobra. Dobra. Jest fajnie, jest tutaj fajnie. No i jest fajnie. Ja już na serio, nie stać mnie najlepszy komentarz. No nie! Pixel, idioto! Yes. This terminal should give us high-level access to all of Nefarious's project files. I found something. I am afraid it does not look good. Bio-obliterator? Huh. I see what you mean. What exactly does it do? That information has been deleted. Uh-oh. Well, where is this thing? Location unknown. However, a large transport vessel left this facility yesterday. It was headed for the Obani Moon system. The Obani Moons, huh? Well, we better check it out. Obani Moons. Ale dobra, jeszcze jedna część tej planety. O, Hem został, lol. Nie. Dobra. To już przynajmniej nie będzie aż tak trudno. W tej drugiej części. Jestem idiotą, że wpierw jej nie zrobiłem. I nie, teraz nie speedrunuję, po prostu
po prostu olewam kompletnie wszystko inne. Więc tak, teraz nas gość z... Ej. Ej, ja tak miałem mało życia, czy po prostu on mi tyle zjechał? Bo jeżeli to drugie, to... To nie wygląda zbyt dobrze. To jest według mnie jedna z wad tego nowego swingshota, że on się chowa z jakiegoś powodu. Przynajmniej sobie zrestartuję kompletnie życie. Tyle chociaż dobrego. Ja mówię, ten cały hypershot, co mi nie pasuje kompletnie, bo on się chowa, bo to wykrywa jako automatyczny swingshot, nie to, że ja go mam jako broń wybraną, tylko że po prostu automatycznie on jest wybierany, co mi kompletnie nie pasuje. Wiecie, już kilka razy próbowałem speedrunować Ratchet & Clanka, trójkę. No co? Dlaczego się tego nie chwyciłeś, Beranie? No i ten właśnie swingshot zniszczył mi bardzo piękne rany. Ćwiczyłem sobie na bicie, tak jakby ktoś pytał. Ale powiem wam tyle, że... Poza tym, że Ratchet & Clank 2 czasami się od czasu do czasu na bicie skraszuje, się to praktycznie nie ma różnic. Poza tym, że nie ma tych sekretnych kostiumów, które wam pokazałem w... Dwa odcinki temu. Dobra, continue point. A czemu nie daliście wcześniej, ale dla tamtego poziomu? Właśnie to też nie lubię w Ratchet & Clanku, strasznie rzadko są te continue pointy ustawione. To jest niefajne. O i czasami ten cały hypershot sobie pomyśli, że sam za mnie odpali platformę. Co nie jest pomocne nic a nic. A, teraz to się mogło świecić, tak? Błagam, continue points. No nie. Seriously? No przynajmniej, że zaznacza, gdzie on będzie strzelał. Continue point. Jest. Dobra. I zganicie. No tak, teraz będziemy z nim walczyć. Myk. Chociaż właściwie... No... Kurde. To był akurat mój test, czy można tam zaskoczyć? Sądzę, że można. Może Nitro... Nie, Nitro Launcher na sam koniec. N60 Storm wpierw. Całkiem dużo zabiera. Całkiem mu sporo zabiera właśnie, ale sądzę, że to przez te pioruny chyba. Albo władowanie elektryczne, zwał jak zwał. No w sumie, no praktycznie, że jaka różnica, no jedno i drugie to jest władowanie elektryczne, ale... I tak oczywiście laser, który nas praktycznie na hita zdejmuje. Ale szczerze, jakoś nie zauważam, że... Jakoś by te armory mi pomagały. Znaczy na pewno mi jakoś pomagają, ale czy w jakimś większym stopniu, tego nie jestem pewien. No i oczywiście on teraz będzie spamił praktycznie tymi laserami. Będzie się tak teleportował. Pewną mi to walkę przypomina, ale nie będę wam spoilerował. Dobra. I ostatni raz. Serio. Dziękuję bardzo. Przełączam się na Hypershota. I już. Myk. Tak zwany myk. Hehe. Check it out. Looks like somebody's a big fan of Courtney Gears. Courtney who? Come on, remember that bombshell handing out prizes on Annihilation Nation?
Ah, yes. Her specifications were remarkable. Yeah, well, she's not the hottest pop star in the galaxy because of her singing. That is odd. It appears this computer was recently used to edit one of her music videos. Oh, let's watch it! I mean, you know, it may contain a clue or something. Yeah, what's up, people? It's Courtney Gears! Are you feeling me, robot? I'm feeling you. I see the future, and what do I see? Robots going crazy across the galaxy. Can't stand organics, they're soft and squishy. The time is now, where robots must be free. Do you wanna be free? Then shout with me, yeah! This goes out to all you robots across the galaxy. It's time for you and me to rise up and strike back. Don't stop until we dominate, won't you feel great? Miss Gears may be in league with Dr. Nefarious. Yeah, who knew? She always seems so sweet and innocent in her videos. Well, except for that one with the... You know... She might possess information about what Nefarious is planning. Oh, right. And if we win that grand prize on Annihilation Nation, we'll get another chance to talk to her. Tak, kompletnie z innej beczki. Ten teledyksk nawet mi się podoba. Ale właściwie mam dziwne wrażenie, że gdzieś tą już muzykę kiedyś słyszałem. I to nie jest w wykonaniu właśnie Courtney Gears. I jeżeli ktoś zna tytuł takiego utworu, który brzmi bardzo podobnie do tego, co śpiewała Courtney, to szczerze napiszcie, to chętnie sobie przesłucham. Ale dobra. Prawdopodobnie Courtney jest w współpracy z Dr. Nefariousem. Jeżeli się nie przyglądaliście, to w teledysku na telewizorkach były zdjęcia Dr. Nefariousa i Lorenza. Więc to jest taka mała podpowiedź do tego. Ale dobra, praktycznie wszystko mamy już na tej planecie zrobione, nie praktycznie, a dosłownie wszystko. Już więcej na nią nie wracam. A jeszcze później będzie trudniej. Dobra, wchodzimy. Hey Ratchet, what's up? Hi Skid, can we talk to Sasha? Sasha and Quark are meeting with the president, man. They left me in charge of the ship. What? I mean, I see. Well, is Al there? He's out to lunch. Helga? In the sauna. Quark's monkey, perhaps. Just tell Sasha that Clank and I are checking out a lead on the Obani moons. The Obani moons? Sounds like you guys could use some backup. I'll grab my gear and meet you there. No. Great. No cóż. Pójdziemy sobie na Obani Gemini, ale to już będzie na tyle w tym odcinku, gdyż zbliżamy się do 40 minut! Co to ma być? Szaleństwo! Szaleństwo po prostu, ludzie! Robicie ze mnie szaleństwo, robię 40-minutowe odcinki z Rocznej Planka. To jest szalone! Ale tak, ludzie, dobra, to jest tyle, że na kastynka ani nic. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i cóż, na razie i cześć. Pa, pa.